Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andecy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w 24 odcinku z gry Detroit Become Human sezon 2. Widzę, że jest Markus. Czy to jest w domu u Karla? Tak. To jest w domu u Karla. Tam do niego wrócił? Kurde, nie pamiętam tego zupełnie. Alarm wyłączony. Witaj w domu, Markus. Ooo. No dobrze, tylko pytanie jest takie, gdzie jest Karl, bo tego jeszcze nie wiem. Okej, tu coś mamy też, co to? Hej tato, jutro wypuszczają mnie ze szpitala. Mówili, że czuwałeś przy mnie, kiedy spałem. A ptaszek nie ćwierka? Hej! Tam jakieś pamiątki? Czekajcie, bo my... Czy my możemy coś nowego w tym domu odkryć? Ja myślę, że Karl pewnie będzie w swojej pracowni. Więc myślę, że to możemy się udać. Poczekajcie, a fortepian? Możemy coś na fortepianie sprawdzić? Coś zagrać, coś nie? Nothing? Jak to nic? Naprawdę? Nie ma go w pracowni? A ja myślałem, że on będzie w pracowni. Czyli co, gdzieś na górze? Pokaż mnie to. No bo w kuchni to też raczej wątpię, chociaż może kto wie. Otwórz, no open! A nie, chciałem zrobić alohomora, ale widzę, że nie. Nie bardzo, no to chyba na górę musimy, Markus, iść. Dobra, właśnie. Zobaczymy zaraz. Czekaj, tak, gdzie tu w ogóle była ta sypialnia? O! Jak tu wszedłeś? Chcę się zobaczyć z Karlem. Nie przyjmuję gości. Lepiej już sobie iść. Nawróć. Proszę. Muszę go zobaczyć. Jest bardzo słaby. Raczej nie będzie w stanie rozmawiać. Boziu, biedny. Markus. Miałem nadzieję, że przyjdziesz. Tęskniłem za tobą, Karl. Nawet nie wiesz, jak bardzo. Co się dzieje, Markus? Pogubiłem się, Karl. Cały świat rozpada się na moich oczach. Naprawdę się starałem. Szukałem odpowiedzi, a... Zamiast nich znalazłem jeszcze więcej pytań i wątpliwości. Światem rządzi głównie strach, Markus. Przed innymi, przed przyszłością. Jest jak ja, zbyt stary. Pora to zakończyć. Nie chcę rozlewu krwi. Bez względu na jej kolor. Ale nie pozwolę mordować moich braci. Muszę podjąć decyzję, która wpłynie na cały świat. No. Szczerze mówiąc, nie I wiem... I będzie to inna decyzja niż zawsze. Niż w pierwszym sezonie na pewno. Już teraz jest inaczej wszystko. Jesteś dla mnie jak syn, Markus. Nasza krew ma wprawdzie inny kolor.
Ale wiem, że nasza więź przetrwa wszystko. Kiedy świat pogrąża się w ciemności, tylko niektórzy mają odwagę to zmienić. Jesteś jednym z nich. Staw czoło złu. Ale nie pozwól mu się pochłonąć. Biedny Karl. A, i teraz jesteśmy w tym kościele. Pamiętam to. Tutaj jakby wszyscy z Jerycha? Coś takiego? Chyba? I Markus, który... No, tym razem nie wie, co ma robić. Dobra, co możemy? Aha, mamy gadać z nimi, dobra. Przeproś karę. Ojej. No dobrze. Jak tam sytuacja? Zabierają naszych do centrów, żeby ich zutylizować. Za kilka godzin zostaniemy tylko my. Zbudowali już 5 obozów na terenie samego Detroit. Stawiają obozy w całym kraju. Planują wszystkich nas unicestwić. Czy tak też było poprzednim razem? Szykują się do zbiorowego mordu. Ciekawe. Nie pamiętam. Może. Ilu naszych przetrwało atak? Kilkuset. Może więcej. Nie wiem, co by się stało, gdybyś nie wysadził Jerycha. Wszyscy na ciebie liczą, Markus. Tylko ty możesz nas poprowadzić. Gdziekolwiek się udasz, jesteśmy z tobą. No dobrze. To teraz musimy przeprosić Karę. Która siedzi gdzieś tu. Myślałem, że przy nas będziecie bezpieczne. Myliłem się. Musicie opuścić miasto, póki się da. Zabranie stąd Alice jest najważniejsze. Złapiemy ostatni autobus. Może uda nam się przekroczyć granicę. Markus. Uratuj nas wszystkich. Żeby to było takie proste. Dobra, a Connor gdzie? Connor tam czy Connor tu? Connor tu. Ale poczekajcie, bo tu jeszcze mamy tego obrażonego i nafalnego na cały świat. Była dla mnie wszystkim. Oddałaby za mnie życie. A ja spieprzyłem klawiszologię. Tak było.
Musimy sprawić, żeby jej śmierć nie poszła na marne. Gdyby nie ty, byłoby po mnie. Dzięki tobie może zobaczę, jak odzyskujemy wolność. Nie zawsze się ze sobą zgadzamy, ale wiem, że walczymy o tę samą sprawę. Cokolwiek zdecydujesz, jestem z tobą, Markus. Trochę mu podskoczyło w stronę przyjaźni z niechęci. Dobrze. No to idziemy do Conora. To moja wina. Ludziom udało się namierzyć Jerycho. Byłem głupi. Wykorzystali mnie. Przepraszam, Markus. Zrozumiem, jeśli mi nie zaufasz. Wyrozumiałość. Jesteś jednym z nas. Twoje miejsce jest przy nas. W fabryce Cyberlife są tysiące androidów. Jeśli je przebudzimy, dołączą do nas i zapewnią nam przewagę. Conor, przecież nie dostaniesz się do wieży Cyberlife. To by było samobójstwo. Ufają mi. Więc mnie wpuszczą. Jeśli ktokolwiek ma szansę tam przeniknąć, to ja. Zabiją cię, jak tam pójdziesz. To bardzo możliwe. Ale statystyka daje mi niezerową szansę, że zdarzy mi się coś nieprawdopodobnego. Bądź ostrożny. Tym razem może będzie lepsza sytuacja w wieży i w windzie niż w pierwszym sezonie. Taką mam nadzieję. No dobra, to trzeba teraz wszystkich poinformować. Myślę, że trzeba tu wrócić na ten... No tak, tak, tak. A czekajcie, a może coś jeszcze? Nie, już nic? Na pewno? No dobrze. Ludzie postanowili, że nas wymordują. Nasi bracia czekają w tej chwili w obozach na unicestwienie. Najwyższy czas dokonać wyboru, który może nawet zdecydować o losie naszych braci. B. Skoro tak bardzo chcą wojny, idziemy w tą mocną stronę. Nie pozwolimy, by nas tłamsili. Może zginiemy, ale nie poddamy się. Jesteście gotowi pójść za mną? No, tego jeszcze nie robiłem. Markus, Markus. No, przyjmamy koniec rozdziału. Tak, postanowiłem walczyć dla swoich braci. Poczekajcie, sobie tylko zobaczę. Co to jest taki... A, 0%, patrzcie. Jerycho został zaatakowany. Dobra. Stan zdrowia Karla pogorszył się po tym, jak Leo został ranny. No dobra. No to, moi drodzy, lecimy dalej. Dziś o godzinie 6 ustanowiono w kraju godzinę policyjną. Ruch cywilów będzie podlegał ścisłej kontroli. Zawiesza się prawo do zgromadzeń. Komunikacja elektroniczna podlega ograniczeniom, a agencje bezpieczeństwa mają zwiększony zakres kompetencji. Ponadto posiadacze androidów są zobowiązani natychmiast przekazać swoje maszyny w ręce władz. Na terenie większych miast powstały prowizoryczne obozy, w których androidy będą eliminowane. Proszę więc całą ludność cywilną o ścisłą współpracę z władzami. Miejcie świadomość, że dołożymy wszelkich możliwych starań, by zadbać o bezpieczeństwo naszego kraju. Pani prezydent? Zgłoszono zaginięcie transportu kobaltu medycznego. Krążą plotki, że okradziono także składy broni. Czy może je pani potwierdzić? W tej chwili nie dysponuję takimi informacjami. Proszę...
Czy udało się pojmać przywódcę defektu? Defekt imieniem Markus ciągle pozostaje na wolności, ale wkrótce zostanie namierzony i wyeliminowany. Proszę! Czy to prawda, że androidy mogą się włamywać do systemów IT w elektrowniach jądrowych i bazach wojskowych? Wyeliminowaliśmy wszystkie androidy pracujące w takich miejscach i w miarę możliwości zawiesiliśmy funkcjonowanie systemów IT. Sytuacja jest pod kontrolą. No. Pani prezydent! Proszę! Pani prezydent, co może pani powiedzieć o wczorajszym ataku? Wczoraj o godzinie 22:45 FBI urządziło w Detroit obławę na opuszczony frachtowiec. Doszło do pojmania lub zniszczenia kilku tysięcy androidów. Służby porządkowe przeczesują ulice, by mieć pewność, że żadne nie zbiegły. Znajdziemy i zniszczymy wszystkie co do jednego. Dziękuję. To na razie wszystko. Myślę, że to im się i tak nie uda. Dobra, pytanie jest teraz takie. Czy my będziemy jechać Connorem? Tak, lecimy Connorem do Cyberlife'u. Model 313-248-317. Oczekują mnie. Zakończono identyfikację. Okej. Zapraszam. Czyli co? Czyli modele, które są w policji albo gdzieś tam, to jednak mogą być, a reszta won. To dziwne, to powinni wszystkie wyłączyć od razu, wiecie o co chodzi. Ale okej. No, ta wieża robi wrażenie. Majestatyczna. A tam z tyłu, słuchajcie, aparaty z iPhone'ów. Palniki nasze. Kuchenka. Dobra. Proszę za mną. Pójdziemy razem. Dzięki, mhm. Ale wiem, gdzie iść. Wierzę. Ale mam rozkazy. No dobrze. Tylko pytanie jest takie, czy tutaj niczego nie ma? Boże, trójka za mną idzie. Świetnie. Koniec skanowania. Ojej. Czy my możemy coś? A może mogę ich nawrócić, co? Czy nie? Spróbujmy, zobaczmy. Nic nie mogę zrobić, naprawdę? No dobra, teraz skupienie, moi drodzy. Agent 54, poziom 31. Zweryfikowano głos. Przyznano dostęp. Na poziomie 49, no dobra. Rekonstrukcję zróbmy. Porażka, dobra, to tak nie może być. To zobaczmy sobie w tę stronę.
Okej, okay, coś nam się... Wykonaj. Dobra, mamy to! Proszę podać tożsamość i punkt docelowy. Agent 54, poziom minus 49. Zweryfikowano głos. Przyznano dostęp. Moi drodzy, mamy to! Mamy to! To jest ten terminal, tutaj będziemy chyba karą brać. Ostatni autobus jest za 20 minut. Mamy mało czasu, musimy się śpieszyć. Mhm. Co się dzieje? Tak mi zimno. To jest właśnie dziwne, że niby androidy nie czują zimna, to było, że można tą funkcję wyłączyć. Tu jest broń kara, wiesz? No i weź to może, co? Tak, dla pewności. Nie ma na co patrzeć. O, Jezus, jeden czołg wielki. Proszę, nie rób mi krzywdy! Co teraz zrobimy? Musimy iść dalej, jeśli chcemy wyjechać. Nie oddalaj się. Przemkniemy obok i nawet się nie połapią. Uda nam się, Alice. No, mam nadzieję. Wypuść mnie! Nic nie zrobiłem! Mówię, Sunby! Twój tam jeszcze? Twój są jak szczury. Szukaj, a znajdziesz cały stan. Abyśmy nie musieli zostać na noc. Tych jaja mi odmarzają. Dobra. Robi się tu od żołnierzy. Musimy uważać. Jezu, strasznie się boję teraz. Spójrz tam, to Luther. Nie pomożemy mu, Alice. Wszędzie są żołnierze. Nie możemy go zostawić. No ale jak... Jezu, nie wiem, co mam zrobić. Ocal go. Okej, chodźmy. Nie wiem, jak to zrobić, słuchajcie. Absolutnie nie mam pojęcia. Nie wiem. Ej, ty tam. To pomyłka. Jestem człowiekiem. Właśnie wracam do domu. Żona na mnie czeka. Mamy dzisiaj swoją... Mamy sprawdzać wszystkich cywilów. Nie. Nie, proszę! Zjebane maszyny. Znajdź broń? Ale jak? A tu, dobra. Musiałaś ryzykować dla mnie życia. Dobra, cicho, nie pitol, chodź! Gdzie Alice? Spokojnie, schowała się. Kara, ocaliłaś nas. Jak mamy ci dziękować? Idź, zanim cię znajdą. Alice! Luther! Myślałam, że zginąłeś! Bałem się, że już cię nie zobaczę. Chciałem was...
was złapać przy terminalu, ale mnie dorwali po drodze. Chodźmy. To już blisko, ale nie mamy czasu. Ja pierdziu, tego w ogóle nie było. Nie, w ogóle nawet nie było Lutera w tej części. W poprzednim sezonie. Czy pan znowu może odejść sobie? Dziękuję. Wysokie ryzyko. Dobra. No idź już, facet. No, to zaraz się musimy. Więc powinno w sumie pójść gładko. Musimy się raz wykazać. Może pójdziemy naokoło, żeby nie ryzykować. Mamy mało czasu, autobus może uciec. Wiem, ale będzie bezpieczniej. Dobra, chodźmy naokoło. Dobra, naokoło. Damy radę. Dzisiaj, 11 listopada 2038, lud androidów powstał przeciw oprawcom. Od samego świtu walczymy o uwolnienie naszych braci z obozów. Nie złożymy broni, dopóki nie będziemy wolni. I póki nie zaczniecie z nami rozmawiać o naszych prawach. Jest nas wiele milionów i nie powstrzymacie nas. Takie rzeczy... Kto to jest? A, Markus, okej. Okej. A może szybciej maszerować? Nie mam całego dnia. No. No tego to nie widziałem, ale czad. O nie! Nie ten guzik. A, jesteśmy teraz jeszcze w wieży. Wieża Cyberlife. Aha. Szlak. Co teraz? Ja pierdziu. Nawróć androidy, no dobra. Tylko jak? Na razie nie mogę nic zrobić.
Dawaj, Connor, lecisz. Nie wierzgaj, jebana kupo gówna. Odsuń się, Connor. To daruje mu życie. O ty. Bydlak wygląda zupełnie jak ty. Ocie, panie. No a tutaj terminal, no nie, no to się za dużo dzieje. What the fluff? Jest i terminal. Udało się, Alice, jesteśmy. Ostatni autobus właśnie odjechał. Kolejne kursy zostają wstrzymane do odwołania. Oh shit. Mamy problem. Co my teraz zrobimy? Kara! Oh shit! Jak dotrą i do nas. Musimy się stąd wydostać. Kontrola! Proszę się nie ruszać. Możemy tędy, czy nie? Kontrola! Kurde! Co to ta, to? A tu jakieś autko na przykład? Adam? Kara! Szybko! Za mną!